Siemaneczko, z tej strony Piero, naczelny inżynier tej miejscowości. W dzisiejszym odcinku jesteśmy w Zofiówce i idziemy zwiedzać piwnicę. Bo w poprzednich odcinkach pokazałem Wam Zofiówkę, ale nie byliśmy nigdy w piwnicach. Nazwa hałda piachu. Uprzedzam, że mam naładowaną baterię do 80%. I chcę kurde, kupa elektroniki, rozwalonych telefonów. Powiem szczerze, czego tu kurde nie ma. Oporniki. Nie, żebym tego dotykał, ale jak można, to sobie popatrzę, co tu ciekawego ludzie powypieprzali. Nic w sumie ciekawego, spalona elektronika. No to tak, no to jesteśmy, to jest Zofiówka. Hałda wielka piachu, cholera skąd się wzięła. Idziemy sobie dalej. Tam Riverside'a zostawiłem na chwilę. Nic, powiem Wam szczerze, w tych piwnicach nic nie widać. I tak jak nadmieniłem, będąc tu w Zofiówce, czuję obecność czegoś. Nie umiem tego dokładnie zlokalizować, gdzie to coś jest, ale jest na pewno, bo wyczuwam to. Już sobie szybko postawiłem tarczę, więc to coś mnie nie ruszy w ogóle. To coś mnie nie ruszy, dlatego że postawiłem tarczę. Zobaczcie, pomieszczenia puste. Flash mam dosyć mocny, a mimo to mało widać. Kupa śmieci i innych rzeczy. Idziemy dalej korytarzem pod ziemią. Kolejne pomieszczenie. Nic tu nie ma. Cały czas jestem w Zofiówce. Kolejne pomieszczenie. Puste, ogołocone. Te ściany pamiętają Niemców, okupację. Potem akcję, jak Niemcy wymordowali wszystkich pacjentów senatorium dla znerwicowanych Żydów w Zofiówce. Tu już widać więcej. Ogołocone pomieszczenia, ktoś tu czegoś szukał. Powiem tak, ludzie, to jest miejsce pamięci, to jest miejsce śmierci setek ludzi, może pomyliłem się z tymi tysiącami, i prosiłbym od siebie, żebyście uszanowali to, że oni tu zginęli. Nie szabrowali, nie niszczyli. Przychodźcie, chcecie, przychodźcie, róbcie sobie zdjęcia. I tu mamy górę. Przychodźcie, róbcie sobie zdjęcia, ale nie demolujcie tego miejsca. Bo po prostu duchy tych pacjentów, którzy tu zmarli, po prostu mogą czuć się mocno wkurzeni tym, że po prostu przychodzicie, demolujecie to miejsce. A to jest miejsce pamięci. Tu mamy kolejny korytarz. Oba. W którym ktoś sobie wyrąbał dziurę. Do innego pomieszczenia. O, jak widzicie. Bo w poprzednich filmach o Zofiówce, które zrobiłem 2 lata temu albo 3, to pokazywałem ogólnie, jak wygląda Zofiówka, ale nie pokazywałem Wam w ogóle
piwnic. O. Tak wyglądają piwnice w Zofiówce. Nie ma tu nic ciekawego. Jak widzicie, nic ciekawego. Zofiówka, Otwock. Jakiś Mati się tu podpisał. Dobra, wychodzimy na powierzchnię, idę sobie po rower. Przejdziemy do następnej części. I wróciliśmy w to samo miejsce, jak widzicie, Riverside dalej stoi. O, byliśmy, zwiedziliśmy piwnicę w Zofiówce i to będzie na tyle, bo tu już więcej nic nie ma. Dobra, trzymajcie się.